Hi. Dzień dobry, witam was serdecznie i powiem na początku, przysięgam wam, miałem plany wyjechać z rana, miałem, ale niestety no ten typ tak ma. Jest godzina 10:15, będę próbował przez ościenne, że tak powiem, miejscowości dostać się do autostrady. Na YouTube, Facebooku ukazała się informacja, że niejaki pachol, gwiazda YouTube'a w świecie motocyklowym, jedna z gwiazd YouTube'a w świecie motocyklowym, organizuje akcję charytatywną dla jednego dziecka. No i co się stało? No i stało się to, że temat podchwycili inni YouTuberzy, VIP-y, że tak powiem, motovlogów motoryzacyjnych, vlogów związanych z motoryzacją, z jazdą na motocyklu. Między innymi zaproszenie ukazało się od Kowal Moto, którego serdecznie pozdrawiam. Zaproszenie się ukazało od Bednara. Szacuneczek. Dzidek zapowiedział swoją wizytę oraz odsłonięcie motobaby, a właściwie jej twarzy. Ma być jeszcze oczywiście Trevor, ma być jeszcze Guyver. Szczytny cel, pogoda przepiękna, w tej chwili jest 27 stopni, godzina 10:15, jak mówiłem, 16 w tej chwili. Cóż mam zrobić? Tyle gwiazd zaprasza, więc się wybieram. Czy z ciekawości? Nie wiem, czy z ciekawości się wybieram. Za stary już jestem na takie numery ciekawskie. Głównych celów tutaj w dniu dzisiejszym moim. Wesprzeć tą akcję charytatywną. Ja wiem, że to jest ciężko, ale każdy grosz się liczy, słuchajcie, no każdy grosz, no. Szczelcytny, przy okazji spotkania się z ludźmi, wspomóc, przypuszczam pieniążkami, no bo jak inaczej, leczenie dziecka. A jak na razie to próbuję, tak jak mówiłem, przebić się do autostrady, bo chyba tamtędy najszybciej pojadę. Zobaczę, jak to będzie. Na razie grzeje niemiłosiernie. Wybrałem się w dłuższą podróż, oczywiście nie biorąc drugiej kurtki, no. Czyli będzie padać, no. Może nie będzie, miejmy taką nadzieję, no. Mam nadzieję, że prezes to uwzględni, że jadę wspomóc jakiś szczytny cel. No może mi tylko nie zmoczy, no niebo jest bezchmurne w tej chwili, no. Kiedyś też było. Nie będę wam kręcił autostrady, bo w sumie 2 godziny jazdy drogi to, chociaż z drugiej strony, nakręcić, zrobić podkład muzyczny. I niech Wajda czuje się zagrożony.
od razu spójrzcie uwagę. Ilu chętnych mężczyzn, żeby postawić swój moto do umycia. Jazdy Junakiem. No, dokładnie. Ja w radiu robię. Któryś tam. No teraz kurde, większa trochę maszyna, nie? Troszeczkę większa, 1250 Suzuki Bandy. No troszeczkę bardziej. Nie no, 1.0 dodane po prostu. Tak jest, dokładnie. Dokładnie. Co my tu ciekawego, kurczę. Bandita miałeś, nie? Wcześniej Honda Hornet. Honda? A teraz mam Bandziora, nie? A teraz mam Bandziora. 1250. A, dobra. A przesiadka z Horneta 600 na Bandziora, one mocą jak tam? Bardzo podobnie. Bardzo podobnie, nie? Tak, aczkolwiek newtonometry robią robotę w Bandziorze, nie? No, Bandzior na pewno bardziej elastyczny, nie? No, jest zdecydowanie lepszy. Zdecydowanie, mówisz? Zdecydowanie lepszy. Dobra. Powiem ci tak. Zgadza się. Generalnie chcieliśmy się zapytać, jakim motocyklem najlepiej tobie się jeździło? Yamaha MT-10. Dziesiątka? Tak jest. Dlaczego? Wszystko? To jest fan, kurde, taki, że motocykl daje wszystko. Tak. Ten motocykl daje wszystko. Czyli jak następny motocykl, to Yamaha MT-10. Myślę, że nie następny, ale nie? W przyszłości oczywiście tak. O, super. I mamy takie jedno pytanie do ciebie. Tak. Jedno z pytań, które nam zadaliście na Instagramie. Jak zaczęła się twoja pasja do motocykli? Moja pasja zaczęła się, można powiedzieć, 35 lat temu. To kawał czasu, nie? Kawał czasu. No i jak to było? Skuterek czy...? Nie, komarek. Komarek, dwubiegowy na pedały. Takie były czasy. Nie. I frajda cały czas została po tych oczywiście, latach. To zostało. Jest jeszcze większa. Nie, no to wiadomo, z wiekiem tutaj rośnie to wszystko, bo... No to kurczę. Więc, bo bardziej człowieka stać, nie? O, no. Dokładnie, może więcej jeździć. Tak jest, dokładnie. Dobra, super. I to był Kowal Motovlog, możecie go spotkać również tam w strefie. Zaraz dzięki pytania, bardzo. Zbić piąteczkę, także... Tak, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Na pytanko. Czwarte pytanko. Czy masz jakieś wskazówki dla kogoś, kto chciałby zacząć nagrywać? Czyli początki takie nagrywania twoje. Jakie wskazówki? Wiesz co, no tak naprawdę zaczyna się od tego, co się ma, a nie warto inwestować chyba. Na pewno trzeba mieć chęci. Tak, o właśnie, chęci i motocykl, słuchajcie. O, chęci i motocykl, o, też dosyć istotny w motovlogach. Dokładnie. Albo chociażby... O, kamerę też mówią, tak krzyżą, super. Kamera też się przyda. Po co kamera? Nie, Dzirek mówi, że kamera niepotrzebna. No, zdecydowanie, no, chęci, motocykl, kamera, na początek myślę, że jakakolwiek, no bo... trzeba to poczuć. Najpierw no, trzeba dokładnie. To poczuć, czy nie ma co się rzucać od razu, kurczę, na dokładnie. Głęboką wodę, zobaczyć jak to wygląda. Mikrofon, najprościej, jak to zorganizować? Mikrofon, dyktafon? Wiesz co, najlepiej, myślę, że tak, że w telefonach każdy ma w telefonie dyktafon, więc dyktafon o, z telefonu, nawet... jakiś najprostszy mikrofon na początek i... No, najprostsza i kamerka i... Dokładnie tak. No i później jest już z górki, nie? Dokładnie. Początki są najtrudniejsze. Montaż, słuchaj, jeszcze wiesz, trzeba ogarniać montaż, a jak się nie ogarnia, to trzeba mieć tak dobrze jak ja. O, i sponsorów trzeba jeszcze mieć. Montażystów, tak, sponsorów. Nie, dobra, super. Dzięki wielkie za wywiadzik. Dzięki również. Oczywiście Rychu tutaj stoi, nagrywa. Jak ci na imię? Rysio. Ryszard. Ryszard. Wszystkie Ryśki to porządne chłopy. No i żeby Rychu nie czuł się urażony, jego wlepa jest u mnie. Kto by nie patrzył, trwa licytacja kasku Kowala. 380. Licytacja trwa. Dziękuję.
No cóż, impreza dalej trwa. Fajnie, szczytny cel. Tak trzymać. Czas na małe podsumowanie. Pojawili się blogerzy świata motoryzacyjnego. No cóż, z niektórymi, jak to się mówi, przybyłem piątkę, miałem taką możliwość. Szacun dla Towalmoto, szacun dla Rychu, szacun dla Dzidka i Motobaby, szacun dla Pachola przede wszystkim. Fajnie, że coś takiego zorganizował. Pierwszy zjazd drogowych poetów. Fajnie, to troszeczkę ode mnie ładnych parę kilometrów. Ale wycieczka była, wsparcie szczytnego celu było. Także super. Impreza dalej ma toczyć się w klimacie rapu. No rap troszeczkę nie moje klimaty. Ale jakby nie było. Pozdrowienia dla Kowala, pozdrowienia dla Rycha. Trzymajcie się.